Czyściec. Czyściec troszczy się o niespłacone grzechy. Nawet jeśli rzymscy katolicy wykonują wszystkie wymagane od nich prace przez całe życie, najlepiej jak potrafią, nadal nie mają pewności bezpośredniego wejścia do nieba i obecności Chrystusa w chwili śmierci. Z wyjątkiem pewnych wyjątków, takich jak świętość lub męczeństwo, rzymscy katolicy uważają, że nie płacą wystarczającej kary doczesnej za swoje grzechy poprzez akty pokuty. Nadal spodziewają się kary za grzechy w czyśćcu, specjalnym miejscu oczyszczenia, gdzie zapłata za grzechy w ich mniemaniu będzie dopełniona, a wyznawcy staną się przystosowani do nieba. Częścią rzymskokatolickiego uzasadnienia czyśćca jest to, że grzesznikom nie udało się osiągnąć doskonałości, więc nie mogliby być szczęśliwi z całkowicie doskonałym Bogiem. Jak to opisuje nam Objawienie, 21 rozdział, 27 werset, który opisuje niebo mówiąc: nic nieczystego nigdy nie, do niego nie wejdzie. Czyśćca jednak nie należy mylić z przebywaniem w piekle przez krótki czas. Według nauczania rzymskokatolickiego nie jest to też sala tortur, w której Bóg mści się na tych, którzy nie pracowali wystarczająco ciężko na ziemi, aby przygotować swoje dusze do nieba. Czyściec w nauce rzymskokatolickiej jest natomiast paradoksem, stanem radości, a zarazem cierpienia. Kiedy dusza poddaje się płonącej, oczyszczającej miłości Boga, zrzuca z siebie niedojrzałą miłość własną, a wtedy według rzymskokatolickiej doktryny wyłania się prawdziwe ja, udoskonalone, całkowicie pochłonięte Bogiem. Odpusty zmniejszają czas spędzany w czyśćcu. Tak twierdzą rzymskokatoliccy teolodzy. Rzymscy katolicy wierzą, że cierpiący w czyśćcu nie mogą sobie pomóc, ale rzymscy katolicy pozostawieni na ziemi mogą pomóc im szybciej dostać się do nieba, modląc się za nich, odprawiając za nich nabożeństwa z ofiarami mszalnymi. Według katechizmu rzymskokatolickiego osoby ubiegające się o odpusty chcą skrócić swój lub cudzy czas w czyśćcu. Według nauki rzymskokatolickiej modlitwy i dobre uczynki to dwa czyny, które mogą być obdarzone przywilejem odpustów. Zgodnie z katechizmem rzymski kościół posługuje się władzą nadaną pierwotnie Piotrowi do wiązania i rozwiązywania grzechów, o czym faktycznie Biblia mówi w Mateusza 16:19, ale w zupełnie innym znaczeniu. I może interweniować na rzecz poszczególnych wyznawców, otwierając dla nich skarbiec w cudzysłowiu, zasług Chrystusa i świętych. Duchowa skarbnica Kościoła, tak to można określić. Tak więc, kiedy mówi się o odpustach, mówi się o tym, że Bóg pobłaża. Jest łaskawy dla wyznawcy, dając wyznawcy z niewyczerpanego zasobu duchowych zasług, które zgromadziły się w skarbcu Kościoła dzięki dziełu Chrystusa i modlitwy. I dobre uczynki Najświętszej Marii Panny i Świętych. Zasługi te służą następnie do pokrycia kary doczesnej za grzechy powszechne, powszednie lub śmiertelne, których rzymskokatolicki wyznawca nie dokończył odpłacać przed śmiercią. Odpust jest rodzajem surogatu, przebaczenia za grzechy, które może być częściowe lub zupełne, całkowite. Odpust zupełny może być udzielony tylko przez papieża na darowanie całej kary doczesnej wierzącemu. Znacznie bardziej powszechne są odpusty cząstkowe, które mogą być udzielane przez biskupów, arcybiskupów i kardynałów. Te odpusty cząstkowe są zwykle wyrażane w jednostkach czasu, tyle dni, a nawet lat. Odpust, powiedzmy, 100 dni
zastosowany dla duszy w czyśćcu oznacza, że kara doczesna tej duszy jest zmniejszona z tego, co byłoby jej przypisane o 100 dni poprzez pokutę odprawianą zgodnie z systemem pokutnym rzymskiego kościoła. Kolejny punkt różnic to Maryja, błogosławiona między kobietami, czy może, tak jak twierdzą rzymscy katolicy, współpośredniczka. Pismo Święte nazywa dziewicę Marię uprzywilejowaną i błogosławioną wśród kobiet. Ale dla rzymskich katolików Maryja jest czymś znacznie więcej. Szczególna cześć i tutaj uwielbienie dla dziewicy rozpoczęła się we wczesnych wiekach Kościoła i przekształciła się w to, co wielu biblijnych chrześcijan uważa za czysty i prosty kult Maryi, który ostatecznie doszedł do punktu, w którym można powiedzieć, że jej rola w odkupieniu jest równie ważna jak rola Chrystusa. Jest to oczywiście bluźnierstwo. Rzymscy katolicy mają jednak odpowiedź na zarzut brzmiący czcicie Maryję, wskazując różne poziomy kultu stosowane w kościele rzymskokatolickim, tak zwana latria, tak zwana adoracja, tak zwana dulia, tak zwana cześć. I tutaj można powiedzieć jeszcze o hiperduli. Latria to adoracja wyłącznie dla trójjedynego Boga. Dulia, cześć należna aniołom i kanonizowanym świętym. I hiperdulia to kategoria zarezerwowana tylko dla Maryi. Biblijnie wierzący zauważają, że cześć dla Maryi rosła przez wieki, poczynając od tradycji nauczanej już w IV wieku, że dziewictwo Maryi trwało po narodzinach Jezusa i że nigdy więcej nie miała dzieci. To oczywiście jest niezgodne z Biblią, bo Psalm 69, werset 9 mówi: stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Ale rzymski katolicyzm nigdy się Biblią nie przejmował. Inne doktryny, które wyrosły z tradycji, to niepokalane poczęcie, pomysł, że została poczęta bez grzechu i prowadziła bezgrzeszne życie. Dogmat ogłoszony w 1854 roku przez papieża Piusa IX oraz doktryna wniebowzięcia, pomysł, że została wzięta z ciałem i duszą bezpośrednio do nieba, ogłoszony dogmatem w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Począwszy od końca XIX wieku aż do XX wieku, kilka encyklik papieskich na różne sposoby odnosiło się do Maryi jako pośredniczki, współpośredniczki z Chrystusem między Bogiem a człowiekiem oraz odkupicielki, współpracowniczki Chrystusa w odkupieniu. Być może najbardziej wyraźne były słowa przypisywane papieżowi Leonowi XIII z 1891 roku. Jak nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Syna, tak nikt nie przychodzi do Chrystusa inaczej jak tylko przez Jego Matkę. Dokumenty Watykanum II twierdzą, że specjalne tytuły dla Maryi nie odbierają ani nie dodają niczego do godności i skuteczności Chrystusa, jedynego pośrednika. Jednak dla biblijnie wierzących chrześcijan wypowiedź papieża Leona zdecydowanie zaciemnia funkcję Chrystusa jako wyjątkowego pośrednika i zachęca rzymskich katolików do umieszczania Maryi na zbyt wysokim piedestale. Protestanci i rzymscy katolicy niestety, można powiedzieć, podali sobie ręce, nie patrząc na to, co jest prawdą, a patrząc na to, żeby było miło. I protestanci i rzymscy katolicy kontynuują dialog. Na początku trzeciego tysiąclecia nadal czyniono wysiłki, aby wypełnić lukę pomiędzy protestantyzmem a rzymskim katolicyzmem. W ostatniej dekadzie XX wieku wiele uwagi poświęcono pracy ewangelików i katolików razem.
w skrócie ECT. Evangelicals Catholics Together, która w marcu 1994 roku wydała oświadczenie zatytułowane Ewangelicy i Katolicy Razem. Komisja Chrześcijańska w trzecim tysiącleciu. ECT nie reprezentuje oficjalnie wyznań ani kościołów. Składa się z pastorów, księży, teologów i innych przywódców protestanckich i rzymskokatolickich, którzy zjednoczyli się bez oficjalnej sankcji kościelnej, ale wciąż szukają wspólnej płaszczyzny dyskusji, która mogłaby doprowadzić do jedności na pewnym poziomie. Oświadczenie ECT wywołało niepokój wśród niektórych ewangelików, którzy wierzyli, że wyprzedano reformację, twierdząc, że ewangelicy i katolicy są braćmi i siostrami w Chrystusie. Zdaniem krytyków ECT nie wystarczy twierdzić, że zarówno rzymscy katolicy, jak i ewangelicy mogą wyznawać to samo nicejskie lub inne wyznanie. Apostolskie. Główne kwestie dotyczące autorytetu i zbawienia, czyli tego, jak ktoś naprawdę zostaje zbawiony, nadal istnieją. Krytycy ECT uważają, że mówienie o rzymskich katolikach i ewangelikach jako braciach i siostrach w Chrystusie oznaczało pomieszanie ich zupełnie odmiennych sposobów patrzenia na to, co to znaczy być zbawionym i usprawiedliwionym przed Bogiem. Pod koniec 1997 roku uczestnicy ECT z obu stron zebrali się, aby opracować coś, co wydawało się przełomowym oświadczeniem zatytułowanym Dar Zbawienia. W tym oświadczeniu, podpisanym zarówno przez czołowych ewangelików, jak i rzymskich katolików, znajdują się następujące wypowiedzi. Po pierwsze, zgadzamy się, że usprawiedliwienie nie jest zasługą naszych własnych dobrych uczynków ani zasług. Jest całkowicie Bożym darem przekazanym przez czystą łaskę Ojca z miłości, jaką On do nas żywi w swoim Synu, który cierpiał za nas i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Po drugie, w usprawiedliwieniu Bóg na podstawie samej sprawiedliwości Chrystusa ogłasza, że nie jesteśmy już Jego zbuntowanymi wrogami, ale Jego przyjaciółmi, którym przebaczono. Po trzecie, rozumiemy, że to, co tutaj stwierdzamy, jest zgodne z tym, co tradycje reformacyjne rozumiały przez usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę, czyli sola fide. Chociaż takie stwierdzenia wydają się mówić, że przynajmniej niektórzy rzymscy katolicy zgadzają się obecnie z reformacyjnym myśleniem o usprawiedliwieniu przez wiarę, należy zaznaczyć, że oświadczenie to zostało sporządzone przez ludzi, którzy mówią do różnych wspólnot kościelnych, ale nie w ich imieniu. Nie jest to oficjalne oświadczenie Rzymu, ani nie jest popierane przez oficjalne wyznania protestanckie. Oświadczenie Dar Zbawienia wskazuje dalej, że chociaż ci, którzy je opracowali, cieszą się swoją jednością, uznają również, że wiele kwestii pozostaje do pilnego zbadania, w tym po pierwsze znaczenie chrzcielnego odrodzenia, Eucharystii i łaski sakramentalnej. Historyczne zastosowania języka usprawiedliwienia w odniesieniu do sprawiedliwości przypisanej i przemieniającej. Twierdzenie, że chociaż usprawiedliwienie jest wyłącznie przez wiarę, wiara, która otrzymuje zbawienie, nigdy nie jest sama. Różnorodne rozumienie zasługi, nagrody, czyśćca i odpustów. Kult maryjny i pomoc świętych w życiu zbawienia. Trudno przewidzieć, czy dzieło ECT w końcu dotrze do oficjalnych sal rzymskiego papiestwa lub stołów soborowych, czołowych wyznań protestanckich i kościołów. Niektórzy ewangeliczni krytycy ECT i oświadczenia Dar Zbawienia zwracają uwagę, że ponieważ wymienione te kwestie pozostają do omówienia,
nie ma żadnej prawdziwej zgody między rzymskimi katolikami i ewangelikami w sprawie usprawiedliwienia przez wiarę. Podsumowanie najważniejszych różnic między rzymskimi katolikami a biblijnie wierzącymi. Rzymscy katolicy twierdzą, że Pismo Święte i święta tradycja mają równy autorytet. Biblijnie wierzący twierdzą, że Biblia jest jedynym przewodnikiem w wierze i praktyce. Tak uczy nas przecież Słowo Boże w 2 Tymoteusza 3:16-17 oraz 1 list Jana 5 rozdział 3, 13 werset. Rzym mówi, że magisterium, czyli urzędowi nauczającemu Kościoła Rzymskiego, powierzono interpretację Biblii dla rzymskich katolików, którzy nie mają jej interpretować dla siebie. Biblijnie wierzący twierdzą, że poszczególni chrześcijanie mogą ufać Duchowi Świętemu w prowadzeniu, kiedy sami czytają i interpretują Biblię, jak mówi nam Ewangelia Jana 5:39 oraz 14:26. Rzymski katolicyzm naucza, że Piotr był pierwszym papieżem i że przez apostolską sukcesję inni papieże następowali po sobie, służąc jak następcy i zastępcy Chrystusa. Biblijnie wierzący twierdzą, że apostołowie mieli równy autorytet i nie było słowa papież, którego nie ma w Nowym Testamencie, jak mówi zresztą Mateusza 18:18 oraz Jana 20:23. Rzymscy katolicy nauczają, że papież jest nieomylny, kiedy przemawia ex cathedra, dosłownie z krzesła lub z autorytetem, w sprawach wiary i moralności. Biblijnie wierzący odpowiadają, że żaden człowiek nie jest nieomylny i tylko Chrystus jest głową Kościoła, o czym mówi nam list do Efezjan 1:22 i Kolosan 1:18. Odnośnie do zbawienia, rzymscy katolicy twierdzą, że zbawienie jest zapewnione przez wiarę w Chrystusa oraz dobre uczynki i łaskę udzielaną przez 7 sakramentów Kościoła. Biblijnie wierzący odpowiadają, że zbawienie jest zapewnione dzięki jedynie wierze, sola fide, wyłącznie wierze w zadośćczyniącej ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jak mówi nam list do Rzymian 3, rozdział 24, werset i Efezjan 2, rozdział 8-9 wersetu. Rzymscy katolicy łączą usprawiedliwienie i uświęcenie w jeden proces, ponieważ wyznawca ich nauk musi pracować, aby zasłużyć na życie wieczne. Biblijnie wierzący z kolei uznają i głoszą, że Bóg usprawiedliwia wierzącego, ogłaszając go sprawiedliwym, a uświęcenie jest trwającym całe życie procesem stawania się świętym, gdy Bóg działa w nim, jak mówi nam m.in. Ewangelia Jana 17, rozdział od 15 do 19 wersetu oraz Filipian 2, rozdział od 12 do 13 wersetu. Rzymscy katolicy wyznają, że nie mogą zapłacić za wszystkie swoje grzechy w tym życiu, a po śmierci idą do czyśćca na nieokreślony czas, aby całkowicie nadawać się do nieba. Z kolei, odwrotnie, biblijnie wierzący, wierząc, że są usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa i nic innego, ufają, że pójdą prosto do nieba, gdzie uświęcenie dopełni się w obecności Chrystusa, jak mówi nam 2 Koryntian 5, rozdział 6, werset do 10 wersetu, oraz 1 list Jana, 2 rozdział, 28 werset do 3 rozdziału, 2 werset.